Newsflash, czyli wiadomości na dzień 8 lipca, a raczej sierpnia 2019 roku. Z tej strony, Mike, witam się z Wami. Przygotowałem Wam parę informacji, ale na początku, może parę słów wstępu, bo wróciłem właśnie z konferencji Blockchain Alliance. Nie będę tutaj może za dużo mówił, poza tym, że podobała mi się konferencja. Zrobię o tym oddzielny odcinek. Kryptoniusów, no wiadomo, czwartek miał być środa, wczoraj konferencja. Dzisiaj wróciłem, w średniej formie, powiem szczerze. E, trochę jakiś taki ubity jestem jutro spotkanie w Kryptostok, także trochę rzeczy na głowie e, i już zrobiłem wam newsflasha, żebyście mieli newsflasha jutro. Kolejne odcinki. Nagranie z Kryptostoku, oczywiście, także będzie <coughs> dostępne, a w sobotę, jak zwykle, w sobotę jak zwykle krypto -newsy. No i właściwie co, tyle słowem wstępu. Także zaczynamy newsflash, a spójrzmy teraz od razu na to, co ja tam, e, co ja tam przygotowałem. Na początku informacja o tym, że sieć Bitcoina osiągnęła swój rekordowy hashrate, właściwie 80 80 exahashi, czyli, czyli rekord. Można powiedzieć, chodzi oczywiście o średnią wartość. No cóż, kopią Bitcoina w tej chwili tylko ci, którzy mają dobry sprzęt. Już można od wielu lat zapomnieć o tym, żeby kopać to na czymśkolwiek innym niż ASICy i właściwie. Chyba wszyscy wiedzą, że bitcoina kopi się tylko na ASICach. ach Oczywiście cena prądu jest to głównym czynnikiem, ale co za tym idzie? Jak moc sieci rośnie, to także rośnie cena. Jest to taka dosyć dobra tendencja, która można, można powiedzieć, stwierdzić od dłuższego czasu. Zobaczcie. Moc sieci, tutaj mamy cenę Bitcoina oczywiście, jeden w ciągu ostatnich 7 dni, około 11% do góry mniej więcej tyle samo urosła, urosła moc sieci. Prognozowana kolejne 10%, czyżbyśmy mieli zobaczyć 13 tysięcy? Zobaczymy, będziemy to obserwować. No jest tu na pewno korelacja pomiędzy mocą sieci a a ceną bitcoina można to sobie spokojnie przeanalizować. No ale przejdźmy. Druga informacja, i tutaj dla wszystkich inwestorów Tezosa, moim zdaniem gruba, gruba sprawa. Zobaczcie, Coinbase wspiera Tezosa w aplikacji, a także w trybie online, czyli nie tylko przez aplikację, ale też przez stronę internetową. Zobaczcie, kilka dni po tym, jak Coinbase Pro uruchomił, uruchomił handel Tezosem. Chociaż status Tezosa, chociaż status Tezosa właśnie nie jest do końca jasny. oni Niektórzy uważają, że, że jest to token typu security i tutaj zobaczcie, że oczywiście Tezos jest wyłączony, wyłączony w stanie Nowy Jork. Nie można tam tego, nie można tam tego, można powiedzieć, tym handlować. A dodatkowo zobaczcie, 5. Coinbase ogłosił, że będzie będzie wspierał inne różne kryptowaluty, zobaczymy między innymi, zobaczcie, Waves, Dash, Decred, e, Ontology, także, także fajna informacja, Coinbase się rozwija, zobaczmy jak cena Tezosa za, e, zareagowała na to, Tezos, zobaczcie, w ciągu ostatnich 24 godzin 13,34%, w ciągu tygodnia 7,96%, także ładnie zareagował. Kolejny news ze Stanów Zjednoczonych. Stan Road, Rhode Island będzie, będzie regulował kryptowaluty pod istniejącymi już przepisami, ty, ty, tymi Money Transmitter, czyli do, nie wiem jak to po polsku można by było określić jako operator płatności, czy można powiedzieć instytucja płatnicza. Tak, w Polsce mamy małą, tak, małą instytucję płatniczą, czyli MIP i Krajową Instytucję Płatniczą, czyli KIP. I zobaczcie tutaj, zgodnie z raportem opublikowanym przy, przez Austin Baird, międzynarodową firmę, firmę prawniczą, tak, wszystkie firmy, które będą które będą pobierały prowizję od te, prze, przesyłania, przesyłania można powiedzieć, pieniędzy, kontrolą wirtualnych walut i tak i tak dalej, będą, można powiedzieć, pod jurysdykcją tego prawa od stycznia, 1 stycznia 2020 roku, także... Oczywiście też tutaj, oczywiście, muszą być compliance, tak, czyli zgodne z przepisami AML, e, protokoły zabezpieczające przed oszustwem i jakie różne wymagania bezpieczeństwa, także kolejny stan, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych chce to uregulować, no, tak naprawdę adopcja idzie pełną gębą. No i zobaczcie, a tutaj z kolei Texas, nie wiem czy pamiętacie taką sprawę, jak Texas właśnie wysłał ten e, wysłał ten sys and desist e, przeciwko Bitconnectowi, i od tego się za, zaczął e, można powiedzieć e, upadek Bitconnecta, a tutaj oni wysłali ten sys and desist przeciwko e, Craigslick scam, czyli zobaczcie e, wysłali e, tak yy, można powiedzieć, wysłali ten cease and desist yy, przeciwko promotorowi kryptowalut yy, za, wy, pr, można powiedzieć, yy, postowanie czy tam publikowanie yy, mylących informacji i mylących reklam na Craigslist. I zobaczcie, że tutaj, yy, tutaj można powiedzieć, oczywiście zostało to Zostało to, zostało to przez tą agencję Enforcement Division of State Securities Board, czyli, czyli to jest taki, ja bym powiedział, praktycznie, jak oddział seku, tak, czyli coś, co się zajmuje papierami wartościowymi, tak i zobaczcie, że tutaj jest w publicznym oświadczeniu 7 sierpnia tak e, zobaczcie, zbazujący w Nowym Jorku Forest, and Bitcoin Trader, tak, reklamował 90% zyski w przeciągu dwóch tygodni, tak? 2000, e, 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 nie wiem tak to powiedzieć, e, zainwestowane 2000 dolarów w kryptowaluty, e, różne inne rzeczy, tak, e, waluty obce i jakieś tam derywaty, e, zwrot 20 tysięcy pomijając oczywiście prowizję. No masakra po prostu kompletna, także, także tak, to, tak to wygląda i zobaczcie, że do tej pory agencja e, wysłała 20, 24, można powiedzieć, decyzje administracyjne, e, które dotyły 62... 62 osób i różnych jakichś tam powiedzmy firm i zobaczcie, że między innymi e, australijska firma cloud miningowa, jakaś tam fałszywa giełda itd. Tak tak między innymi zobaczcie, że e, fałszywe reklamy, które w Polsce są ostatnio bardzo popularne, zobaczcie to była Jennifer Aniston, e, Prince Charles i, i zobaczcie e, były, <laughs> były właściwie premier e, Finlandii e, Mati Vananen. W Polsce też wiecie, że często jest, tam Crypto, IBISZ, tam Robert Lewandowski itd. itd., itd. Dobra, przejdźmy sobie do ostatniego, e, do ostatniego news'a i zobaczcie: Nie potrzebuje, nie potrzebuje ludzie, ludzie nie są wymagani. E, e, Commerzbank opracowuje platformę blockchainową dla płatności e, za zautomatyzowane ciężarówki. E, nie wiem, czy interesowaliście się tematem, taki ten, e, można powiedzieć, autonomiczne ciężarówki. To jest pieśń przyszłości i tu chodzi o to, że będzie można powiedzieć, projekt się rozwija cały czas, być może kiedyś transport będzie odbywał się w ogóle bez czynnika ludzkiego, na razie to zwykle jest w takiej formie, że jest jakiś tam pilot, który kontroluje to wszystko, ciężarówka jedzie sama, ale jest człowiek, który to kontroluje, tak i chodzi tutaj o rozliczanie tych wszystkich autonomicznych pojazdów. I zobaczcie, no tak jak to jest. Ma maszyny stają się coraz bardziej połączone i coraz bardziej autonomiczne. tak Także na razie, jeszcze człowiek. Ale ja tutaj się nie obawiam. Można powiedzieć buntu maszyn z racji tego, że. Zawsze, tak jak na gorączce złota, najwięcej zarobili sprzedawcy łopat, także na rozwoju maszyn, na rozwoju maszyn najwięcej zarobią serwisanci, programiści i tak dalej, i firmy, które je produkują. Chociaż nie niewykluczone, że może kiedyś, raczej już pewnie nie za naszego życia, chociaż nigdy tego nie wiadomo, doczekamy się czasów, kiedy to maszyny będą naprawiać maszyny, także albo maszyny będą naprawiać siebie same. Nie wiadomo do czego ludzkość w jakim kierunku tutaj, tutaj zmierza. Taki także, taki fajny news. Z tej strony, można powiedzieć. No i właściwie tyle. Także sorry, że dzisiaj nie było kryptoniusów, no ale mogliście obejrzeć, mogliście sobie obejrzeć, można powiedzieć, live'a u. Na kryptoraporcie, a w przyszłym tygodniu będę się z Patrykiem kontaktował. Rzuciliśmy hasło z racji tego, że w czwartek jest 15, taki jest wolny. E, Kryptoniusy będą oczywiście w sobotę i później w środę. To może zrobimy jakąś wspólną działalność. Kryptoniusy, później może jakieś tam wspólne przejście, tak? Bier Bitcoin, <laughs> chociaż już takie wydarzenie jest. No i oczywiście na koniec jeszcze raz zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę. Jutro na godzinę 18 do Białego Stoku, do Software Hat ulica Sienkiewicza 110 na kolejny kryptostok. Z racji tego, że, że nie mamy drugiego prelegenta, będzie tylko jedna prelekcja w temacie portfele sprzętowe, a później już taki networking i rozmowy o życiu, śmierci i podatkach. Także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.